Nie, ja nie miałbym większej przyjemności z tego, bo ja też nie jestem gejem, bo nie umiem się też, bo myślę, że nie umiem się ubrać, to głównie dlatego i tam chyba. Bo uszy się pocą, nie pamiętam, o co chodzi w tym, nie? Ale ja się nie umiem ubrać, to jest w ogóle mój plan na dzisiaj, nie? Właśnie rozmawiałem z moją dziewczyną, bo ona mi pomaga i tak, słuchaj, co ja mam się tam ubrać, tam trochę osób będzie w Poznaniu. Ona jak się pyta, a w Poznaniu jest kręgielnia? Mówię, jest. No to zapierdol buty i masz. Także elegancko. Elegancko to jest dla mnie napis na bluzie, tak naprawdę. Nie, ja się nie umiem ubrać, ale mimo tego kiedyś robiłem stand-up w klubie gejowskim. I nigdy nie byłem wcześniej w klubie gejowskim, nie? Nie wiedziałem, co się tam robi. Znaczy, wiem, co się tam robi, ale tyle nie zapłacili. Nie, i nie wiedziałem w ogóle, co tam jest w środku. Jakby nie byłem nigdy przed tym, nie? Nie wiedziałem, czy tam są jacyś chipendejsi w takich klatkach, w nich rzucałem dinogronami i co to nie wiem. Swoją drogą słowo chipendejsi nie wzrusza, nie? Kto spojrzał na tych typów i stwierdził, no, totalnie jak wiewiórki. Także myśląc o tym... Już cię polubiłem. Myśląc o tym, nie, postanowiłem, że skoro jestem w takim klubie, pewnie eleganckie miejsce, to ja się muszę ładnie ubrać. Więc oczywiście założyłem swoje najlepsze ówczesne buty, Sancho Piccolaki tak zwane, z takimi zakręconymi czubami, takie, że prawie mi do kolan sięgały, nie? Takie pantalony, takie kremowe, w kancik. Brakuje tylko napisu na tyłku, hej tam marynarzu, także... I oczywiście koszula tak łososiowa, że ości wystają, także... I wchodzę do tej knajpy, a to nie był taki klub. To był taki klub, że jak coś wdepnąłeś, to tylko, żeby to gówno było, o Jezu, żeby to gówno. Jest dwóch typa. Jeden jest na klęczkach, ma na sobie maskę tego niewolnika, nie? I taką obrożę z takim łańcuchem i na głowie czapkę pilota. Widać był dzień lotnika, nie? Ten to jest. I drugi typ, co go trzyma na smyczy i ma takie gacie z lateksu i po prostu, wiecie, tutaj ma takie kółeczka, nie? W sutach, jakby można było zapukać do jego serca, tak jakby. I na sobie ma tylko taką koszulę, taką siatkową i takie pagony. Widać kierownik, także... I ten typ ciągnie tego drugiego kolesia, pokazuje na mnie palce i mówi, patrz na tego, przesadził. Mieliście tak czasem, że się ubraliście zbyt gejowsko do gejowskiego klubu? Macie tak czasem. To, lubię to sformułowanie. Nie wiem, czy dzisiaj padło, ale dość często pada na stand-upie, nie? Wiecie, po co to jest. To jest po to, że jak tam ktoś mówi, hej, macie tak czasem, to liczymy, że na publiczności ktoś siedzi, tak? Czasem tak ma. Więc sprawdźmy, czy ja też potrafię, nie? Uwaga, macie tak czasem, że sobie ujdziecie jakąś tam ulicą nocą i przed wami jest koleś, nie? I on idzie przed wami, co chwilę się tak ogląda. Bo myśli, że go śledzicie. A wy go nie śledzicie, po prostu idziecie w tym samym kierunku. Do jego chaty go zajebać. Dobra, Poznań, trzymajcie się, na razie!